Siemanko, z tej strony Forever. Zanim przejdziemy do filmiku, mam dla Was do rozdania tego super kałaszka. Jeśli chcesz go wygrać, no to wystarczy, że zasubskrybujesz kanał, napiszesz komentarz, a jeśli filmik Ci się spodoba, no to po jego obejrzeniu zostaw łapkę w górę. Jeśli trochę się ich uzbiera, powiedzmy, że tak ze 3000, no to w kolejnym filmiku rozdam Wam równie fajnego skina. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na filmik i życzę miłego oglądania. Glitch ze Smokiem. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, dlaczego zginęliście w Smoku i nie był to zarazem One Way. Kiedyś robiłem filmik na temat tego glitcha, ale jak widać do tej pory nie zostało to naprawione. Kiedy dwa smoki się na siebie nałożą i jeden z nich zacznie znikać, to widać wtedy wszystkich, którzy w tym smoku siedzą. Jeśli ktoś rzucił smoka tam, gdzie już w nim stoicie, na przykład w Pałacu na Mirku, no to wiedzcie, że ktoś może was w tym smoku zobaczyć, jeśli pierwszy akurat będzie znikał. Tej bomby nie da się rozbroić. Kiedyś przed zmianami na overpassie można było rzucić fajnego mołotowa na pakę, której nie można było rozbroić, bo nie było widać ognia przez tekstury. No Leaf kiedyś pokazywał u siebie na kanale ten trik, no i podchodziło się wtedy do paki i ginęło, no bo nie wiadomo tak naprawdę było, gdzie ten ogień się tam rozprzestrzenia. Teraz takiego mołotowa niestety nie można rzucić, ale jest kilka fajnych pozycji, z których można rzucić mołotowa na pakę. Najlepiej robić to z bezpiecznego miejsca, gdzie nikt z BS-a nas nie zabije. Pierwszy przykład macie właśnie na mapce The Cache, gdzie rzucacie mało z maina, który ładnie pali cały standard. Można też go rzucić bezpiecznie za drzwi w ten oto sposób. Przy takich mołotowach macie większe szanse na wygraną w rundzie, tym bardziej jeśli macie mało HP i boicie się wychylać. Takie proste i bezpieczne mołotowy uratują całą sytuację. Co strzela szybciej? Wiele osób zastanawiają się, co strzela szybciej, M4A4 czy AK-47, gdyż mają taką samą ilość pocisków w magazynku. Mając tą wiedzę na temat tego, która broń strzela szybciej, będzie nam łatwiej dokonać wyboru, czy podnieść na przykład kałaszka, który jest lepszy na średni czy daleki dystans, bo ma więcej DMG, czy M4A4 na bliski dystans, no bo szybciej zabije niż kałach. OP scan na overpassie. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, jak zabić CTK, który kitra się w konektorze w tej wnęce przy drzwiach. Pomysł na skan jest z Reddita, ale sam skan był randomowy wtedy. Natomiast ja znalazłem dosyć bezpieczne i powtarzalne miejsce. Trzeba ustawić się przy murku na bananie w tym miejscu i celować mniej więcej w ten oto spot. Dodam, że da się to przeskanować tylko za WP i kiedy CTK akurat będzie znajdował się w takim miejscu, w tamtej pozycji, to fraga macie, że tak powiem, jak w banku. Smoke ratujący życie. Na Mirku czasami zdarzają się takie sytuacje, gdzie zamiast siedzieć sobie spokojnie za boksami na top midzie, ktoś pójdzie tam za ten kloc wielki po lewej stronie. Terro rzuca sobie wtedy jakieś fleszyki, żeby stamtąd uciec, ale CT z shorta widzi je jak czarno na białym i łatwo mu nas wtedy zdjąć. Zamiast rzucać sobie te flesze i potem ginąć przy ucieczce, lepiej rzucić sobie takiego desperackiego smoka na shorta. W zależności od tego, w którym momencie go puścimy, to zasmokuje nam albo ladder, albo shorta, dzięki czemu CT, który na nas poluje, nie będzie w stanie nas zobaczyć i będziemy mogli przejść dalej. No i to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, no to zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli chcecie kolejny odcinek w tym stylu, to dajcie znać w komentarzach oraz zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmiku, pozostańcie jak zwykle Forever Young, no i trzymajcie się, cześć!